Witam Państwa serdecznie po raz kolejny ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Jak co tydzień, albo prawie co tydzień, spotykamy się, żeby porozmawiać o książkach, nowych książkach, które znajdują się w naszej ofercie. Książkach dobieranych pod pewnym określonym kątem, bo wiadomo, że nie wszystko się w tej ofercie znajdzie i tylko rzeczy szczególne. Ja już to zapowiedziałem i o tym pisałem, ale teraz Państwu to pokazuję. To jest, proszę Państwa, biografia Jakuba Fuggera, autorstwa Grega Steinmetza, amerykańskiego autora. Została to wydana ta książka przez studio MK. No to w kategoriach zasługi należy o tym mówić i pisać, dlatego że nie ma ludzkiej siły, żeby jakieś wydawnictwo akademickie czy wydawnictwo z tak zwanej poważnej puli, tak, które zajmuje się nie tylko rozrywką czytelniczą, ale sprawami większej wagi, sięgnęło po biografię takiej postaci jak Jakub Fugger. W ogóle z tymi biografiami, a może na początku powiem, jest wielki kłopot. Pisałem o tym wiele razy, ale to jest groch o ścianę. Proszę Państwa, nie ma ważnych biografii postaci istotnych dla naszej historii, dla historii regionu. Natomiast wszyscy się zaczytujemy biografiami Elżbiety I na przykład, tak? Albo innych jakichś postaci z kręgów kulturowych odległych od naszego regionu. I trudno przekonać kogokolwiek, że to, co tutaj było, też jest ważne, tak? No bo tak jak w przypadku biografii Albrechta Hohenzollerna, ja jeszcze raz przypomnę, biografia Albrechta Hohenzollerna została wydana raz do tej pory w języku polskim w roku 2010. A we wstępie autor Jacek Wijaczka z Torunia napisał, że do tej pory z niezrozumiałych przyczyn postać Albrechta Hohenzollerna nie interesowała polskich historyków. No przecież to szlak może człowieka trafić. To czym się polscy historycy interesują, jeżeli nie interesuje ich Albrecht Hohenzollern? Tak? Nie interesuje ich również Jakub Fugger. Nie interesuje ich także brat Albrechta Hohenzollerna, Georg, właściciel kopalni tarnogórskich, bytomskich i innych przedsiębiorstw odkrywkowych czynnych na Śląsku w XVI wieku. Zanim przejdę do Jakuba, niebawem oddamy do druku książkę profesora Zaleskiego Historia górnictwa na Śląsku od średniowiecza do roku 1806. I tam, proszę Państwa, są rozmaite demaskacje, jak to ta, że kanclerz Szydłowiecki był udziałowcem kopalni Georga Hohenzollerna. Tak więc, no, wystarczy ruszyć te kwestie finansowe, gospodarcze i cały obraz historii, jaki został pracowicie i kłamliwie zbudowany przez krakowskich głównie historyków, wali się w gruzy i to po prostu znika. No więc to nie jest tak, że to się uchowa, jeżeli my nie będziemy o tym mówić, dlatego że ludzie, którzy piszą książki w Ameryce, piszą książki we Francji, w Niemczech, oni mają dosyć międlenia ciągle tych samych tematów, bo oni nie uprawiają propagandy, tak jak Brytyjczycy, tak, którzy uporczywie będą pisać książki o samych sobie. Tylko oni sięgają po inne tematy i prędzej czy później dojdą do Europy Środkowej, dojdą do Polski i napiszą te historie od nowa, tak? A my dalej pozostaniemy przy tej swojej fałszywej gawędzie, całkowicie już niekompatybilnej z najnowszymi ustaleniami. Więc albo się za to weźmiemy, ja jako wydawca, tak? Albo się za to wezmą polscy badacze, albo zrobi to za nich ktoś inny, a oni będą dalej na pozycji jakichś tam pastuszków, którzy wykonują polecenia, tak ściśle określone i nie podlegające dyskusji. No dobrze, ale to nie jest nasz problem. My książki sprzedajemy, wydajemy. Jesteśmy teraz na etapie pertraktacji z ważnym francuskim wydawnictwem, którego nazwy na razie nie zdradzę. Też właśnie chcemy wydać biografię ważnej bardzo postaci historii średniowiecznej Europy, no ale nie wiadomo, czy nam się te pertraktacje powiodą, no i pewnie konieczny będzie sponsor, żeby tę książkę wydać, no bo to jednak coś trzeba zapłacić, tak? A ja mam takie budżety, jakie mam.
Ale za to, żeby nie było, że ja się tu skarżę, jest przygoda, proszę Państwa. I przygoda jest naprawdę fantastyczna, wszyscy w niej uczestniczymy i mam nadzieję, że wszyscy są z tego powodu zadowoleni. I teraz tak, to nie jest tak, że Jakub Fugger, jego epoka i jego otoczenie, czyli wymienieni tu przeze mnie bracia Hohenzoller, ich ojciec Fryderyk, Marcin Luther, nie występują w polskich książkach historycznych. Występują, ale to jest margines. Dawno temu jakiś pan napisał małą książeczkę wydaną w serii ze Światowidem właśnie o epoce Fuggera, o jego bogactwie, o bankach, o upadku Węgier. Książeczka ta przepadła, nie ma. Ja ją gdzieś mam w domu, ale ponieważ mam taki porządek, jaki mam, to jej łatwo nie odnajdę. I to tyle. We wszelkich monografiach dotyczących rodziny Jagiellonów Jakub Fugger, proszę Państwa, występuje jako człowiek, który gwarantował posagi księżniczek jagiellońskich wydawanych za mąż do Niemiec, tak? I na Węgry. To jest tak, jakby powiedzieć, że Jan Kulczyk to budowniczy autostrad, tak? Mniej więcej, tak? I tyle, tak? No, albo nawet mniej. Proszę Państwa, Jakub Fugger był postacią niezwykłą, złożoną, zasługującą na wiele, jakby to powiedzieć, gawęd, na ekranizację przede wszystkim, tak, swojego życia. Oczywiście siłą rzeczy, ponieważ my się poruszamy w takiej narracji zbudowanej wokół takiego mitu humanizmu, tak, że oto nastał humanizm i na ziemi zapanowało niemalże Królestwo Boże na ziemi, a pierwszym aktem owego rzekomego Królestwa Bożego było zawalenie się Królestwa Węgier, tak, w 1526 roku. No więc żyjemy w tej fałszywej narracji humanistycznej, no i siłą rzeczy książki i filmy o Jakubie są tym skażone. Natomiast to nie znaczy, że nie należy, filmów nie ma, przepraszam, to nie znaczy, że nie należy tych książek czytać. Inne nie będą, dopóki nie wychowa się środowiska, nie wychowa się ludzi, którzy zdemaskują to kłamstwo i będą mówić o tym językiem jasnym, klarownym, językiem, w którym słowo pieniądz, ekonomia, gospodarka, górnictwo, komunikacja będą najważniejszymi słowami, to w ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast na razie mamy to, co mamy. Ta książka jest bardzo dobra. Mamy tu mnóstwo mimowolnych demaskacji, jeżeli coś się dzieje na oczach, tak, i to coś dotyczy pieniądza, przewrotu, rewolucji, likwidacji papiestwa, tak, to nie ukryje się tego, tak, choćby nie wiem, jacy humaniści byli tam czynni. Jeszcze chwilę powiem o biografiach, ponieważ są pisma, listy osób, ważnych dla polskiej historii. Ja na przykład jestem zaskoczony, dlaczego nikt jeszcze nie wydał po polsku pism Mozesa Montefiore, tak? Ojca syjonizmu. Dlaczego, wracając do naszej epoki, nie ma biografii na przykład Ulricha von Hutten, tak? Humanisty, który był jednym z bohaterów wojny chłopskiej, tak? Tutaj właśnie jest o nim sporo. Człowiek zostawił trochę dzieł, tak? Uniwersytet w Stanford wziął sobie z Huttena dewizę: wieje wiatr wolności. No proszę Państwa, jeżeli ktoś w czasie, na początku XVI wieku, w 1524-25 roku wypowiada w południowych Niemczech kwestię wieje wiatr wolności, to jest dziwna postać, tak? Dziwna postać. I jakiej wolności? O jaką wolność chodziło? Wojna chłopska, a na czele Ulrich von Hutten, pan z panów, i Florian Geyer, pan z panów, tak? A deklarację tejże wolności pisze Kuśnierz. No więc, to teraz jeszcze zadać trzeba pytanie, kim są chłopi, tak? Kim są ci chłopi, jak oni się naprawdę nazywają i jak się nazywają ich dowódcy, bo o tym, że to nie są chłopi, to już wszyscy się zdążyli pewnie dawno przekonać. A ja jeszcze tylko wrócę do zapomnianej całkiem książki Fryderyka Engelsa, Wojna chłopska, tak? Taki autor był, Fryderyk Engels, w pewnych momentach dziejowych bardzo popularny, dziś trochę zapomniany, koniecznie trzeba do niego wrócić. Zapamiętajcie Państwo nazwisko, Fryderyk Engels. No więc musimy te wszystkie relacje i te wszystkie opracowania i te wszystkie intelektualne roszczenia, bo tak to trzeba nazwać, zebrać do kupy i z tego nam wyjdzie kawałek prawdy, jak to tam rzeczywiście wyglądało. Tu jest, proszę Państwa, w tej książce napisane wprost, że Jakub Fugger sponsorował armię antychłopską.
No ale też jest sugestia, że wcześniej dołożył trochę grosza do tej chłopskiej. No, więc mamy tutaj postać dojrzałego bardzo polityka, dojrzałego bankiera, który kreuje rzeczywistość, realizuje ją po swojemu, ma do tego narzędzia, nie tłumaczy się przed nikim, co jest szalenie ważne. Jakub Fugger, proszę Państwa, to jest człowiek, który się przed nikim nie tłumaczy i to się rzuca w tej książce w oczy od razu. Życzyłbym sobie takiej sytuacji, kiedy ja nie muszę się przed nikim tłumaczyć. To jest coś niesamowitego i to jest no, wolność i wielki komfort. Jakub nie tłumaczył się przed nikim. Książka zaczyna się od bardzo szczególnego momentu, kiedy Jakub wzywa swojego pisarza i dyktuje mu tekst wezwania do zapłaty. Każdy, kto prowadzi biznes, proszę Państwa, w Polsce i nie tylko, ma za sobą takie doświadczenia jak wysyłanie wezwania do zapłaty. To jest zwykle bezskuteczne, ponieważ dłużnik nie chce zapłacić i wezwania do zapłaty go nie interesują. Żeby odzyskać dług, no to trzeba podjąć inne jakieś działania, czyli ponowić wezwanie do zapłaty, 3 razy chyba się to wezwanie wysyła. Potem napisać, że pójdziemy do sądu. Oczywiście dłużnicy mają w nosie to, czy pójdziemy do sądu, czy nie pójdziemy. Interesuje ich to, żeby nie oddawać długu. I dopiero kiedy sprawa przychodzi do sądu, rzeczywiście ja mam za sobą takie doświadczenia, no to oni może są skłonni do pertraktacji, ale do oddania pieniędzy w życiu. W życiu. Oddają je dopiero wtedy, kiedy na konto wchodzi komornik. Taka jest rzeczywistość dzisiejsza i to rzeczywistość, z którą mamy do czynienia na rynku książki. Ja rozumiem, że są inne rynki, gdzie ta rzeczywistość jest jeszcze bardziej komiczna, prawda? Gdzie w ogóle każdy dług powyżej pewnej kwoty jest już z istoty fikcyjny. No ale, a Jakub Fugger pisał wezwanie do zapłaty do cesarza Karola V. Nie ma żartów. W roku 1523, czyli jeszcze przed najważniejszymi wydarzeniami, których architektem i siłą sprawczą był Jakub, a których Jakub nie doczekał. Ja o nich powiem. I co, myślicie, że cesarz nie zapłacił? Oczywiście, że zapłacił. Oczywiście, że zapłacił. Dlaczego? Bo Jakub Fugger nie musiał się nikomu z niczego tłumaczyć i opowiadać. Prawdziwa wielkość, proszę Państwa. Moja córeczka wczoraj zapytała, widząc tę okładkę, czy ten pan był dobry? Ja powiedziałem nie. I wytłumaczy mi, dlaczego ten pan był niedobry. No trudno przykładać kategorię dobry, zły do osób takich jak Jakub Fugger, który był właśnie, składał się tylko i wyłącznie z decyzji, tak? A 90% tych decyzji była ważna powszechnie i zawsze skuteczna. Trudno przykładać do niego jakąkolwiek miarę. Tak jak powiedziałem, możemy tylko żałować, że ta postać nie jest omawiana na seminariach, na historii, na wydziale historii, na ekonomii, na studiach, na jakichś innych wydziałach istotnych, gdzie nie ma studiów nad Fuggerem i jego epoką, bo to jest oddzielny, proszę Państwa, kawałek historii, oddzielny kawałek wiedzy. No i też to, co stało się po śmierci Jakuba, no, wskazuje, jaka moc tkwiła w tych decyzjach. Jaka moc i jaka genialna intuicja. No bo umówmy się, jeżeli ktoś jest wnukiem chłopa, nie odbiera żadnego wykształcenia lub jakieś tam śladowe, a robi tak oszałamiającą karierę, to musi mieć przede wszystkim dużo pewności siebie, musi mieć dużo odwagi, a przede wszystkim musi mieć intuicję, która go nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zawodzi. Od tego w ogóle wyjdźmy. Jeżeli on miałby sekundę wątpliwości co do swojej decyzji, to by go nie było, bo nie przetrwałby żadnej z tych sytuacji, które nie tylko go spotkały, ale nawet tych, które sam kreował. Po prostu by nie przeżył. Zostałby zamordowany. Jak pisze Greg Steinmetz, czasy były nielekkie, bo za niepłacone długi odrąbywano rękę, a za opóźnianie spłaty wierzytelności przebijano policzki rozżarzonym szpikulcem. Przygoda ta spotkała Wita Stwosza, o czym pamiętamy z książki Jolanty i z jej tekstów w którymś kolejnym Nawigatorze, z książki o Bereccim, kto zabił Bartolomeo Bereciego. Znany wszystkim Wit Stwosz, tego nie usłyszycie Państwo od przewodnika stojącego pod ołtarzem mariackim i opowiadającym dzieje tego fascynującego zabytku. Wit Stwosz został wkręcony przez bonerów
krakowskich bankierów, którzy byli częścią konsorcjum Fugarowskiego, w operacje dotyczące nieruchomości w Norymberdze. Sprawy bardzo poważne, bo nieruchomości w Norymberdze to nie było byle co. Ja już teraz nie pamiętam szczegółów, ale każdy sobie sięgnie do książki Jolanty o Bereczim i przeczyta, jak to było. I Witz Tworz, wybitny artysta, snycerz, rzeźbiarz, został skazany na przebicie policzków gorącym szpikulcem, co się dokonało na rynku w Norymberdze, proszę Państwa. No więc czasy były niełatwe i w tych niełatwych czasach ten facet, którego tu widzimy, Jakub Fugger, zawładnął światem. To trzeba tak nazwać. Zawładnął światem. Jego ludzie robili przymiarki do opanowania Ameryki Południowej, tak? Tego kawałka, który dzisiaj nazywa się Wenezuelą. On sam sfinansował wyprawę Magellana, a pewnie też inne wyprawy. Nie wiemy, na jakim, jak głęboko utajnione były jego operacje. Kogo tak naprawdę jeszcze popierał oprócz Habsburgów, tak? No bo musimy sobie zdać sprawę, że to jest człowiek, który wykreował rodzinę von Habsburg. To jest człowiek, który opłacił wybór cesarza Maksymiliana, przekupił elektorów, a potem Karola V. Ten wybór Karola V, jak wszyscy uważni czytelnicy bloga i baśni, jak niedźwiedź pamiętają, nie był sprawą łatwą, bo zarówno Franciszek I, król Francji, jak i Henryk VIII chcieli mieć władzę nad Europą, czyli chcieli włożyć na skronie koronę rzymską. Jakub Fugger, wnuk chłopa z Niemiec południowych, się temu przeciwstawił. I korona znalazła się na skroniach Karola V Habsburga, wnuka Maksymiliana I, niemieckiego księcia, człowieka młodego, lekko znerwicowanego, jak się potem okazało, dotkniętego manią religiozą, a także no, bardzo podstępnego. Nie tak podstępnego jak Jakub, ale również budującego pewną szczególną metodologię władzy. Ja mam nadzieję, że to wyjdzie przy okazji naszego komiksu o Sacco di Roma, a także książki, którą zamierzam na ten temat napisać. Pewną szczególną metodologię władzy. No, cesarz aspirował też wprost do bycia półbogiem. Tak? To w pismach rozmaitych apologetów znajduje odzwierciedlenie. No więc ten półbóg, Karol V Habsburg, siedział w kieszeni u Jakuba Fuggera. Jakub Fugger nie miał takich aspiracji. To był dobry katolik, proszę Państwa. Może miał troszkę podniesioną samoocenę w stosunku do innych osób z jego epoki, ale to był dobry. On się potrafił położyć krzyżem i leżeć i gorąco się modlić. Naprawdę, to nie był jakiś bezbożnik. Natomiast ciekawe sprawy dotyczące relacji Jakuba Fuggera z Lutrem. Jak pamiętamy z filmu Grzegorza Brauna, w pewnym momencie odbyła się debata na oczach Jakuba Fuggera pomiędzy Marcinem Lutrem a kardynałem Kajetanem przysłanym z Rzymu. No, jeżeli Marcin Luter, człowiek, który od samego początku swojej działalności ma przypiętą łatkę albo robi mu się opinię reformatora i jeden z najważniejszych rzymskich kardynałów, rozmawiają na oczach tego faceta, Jakuba Fuggera, to znaczy, że on ma wydać jakiś wyrok i musi być ocena i to on decyduje. Tak jak już kiedyś mówiłem przy okazji pogadanki o filmie Grzegorza Brauna, Jakub zachował się kunktatorsko, to znaczy nie podjął decyzji. Gdyby ją podjął, nikt by dzisiaj nie pamiętał, że był jakiś Luter po prostu, bo Luter utonąłby w jakiejś rzece, przez którą przejeżdżałby osiołkiem, czy przechodził pieszo przez most, po prostu wpadłby tam i już nie wypłynął. A jednak przeżył. Greg Steinmetz twierdzi wprost, że wystąpienie Lutra, czyli przybicie tych 95 tez na wrotach kościoła w Wittenberdze, nie było wystąpieniem przeciwko papieżowi, tak naprawdę, ale było wystąpieniem przeciwko Jakubowi Fuggerowi, czyli przeciwko władzy pieniędzy fuggerowskich w Niemczech. No to jeżeli tak sprawę postawimy, to tak jak to już kiedyś zasugerował Jacek Drobny, nasz ulubiony autor ze Szkoły Nawigatorów, ktoś musiał za tym Lutrem stać, jakieś inne pieniądze, prawda? Fugger złamał Hanzę, tak? Południowo-niemieckie banki za życia Jakuba Fuggera były niekwestionowaną, dominującą siłą na świecie. A kiedy za pomocą Karola Habsburga
pieniądze tych banków, czy nie tylko Fuggerów, ale innych Welserów, wydostały się na Atlantyk, no to Hanza była już tylko jakąś prowincjonalną gildią kupiecką, która mogła tam popiskiwać w kącie i aspirować do czegoś ze skutkiem zwykle negatywnym. No i pojawił się Luther, tak? No i północne Niemcy są protestanckie, a południowe Niemcy są katolickie, prawda? Te południowe Niemcy są bogatsze, pamiętajmy o tym, i zawsze były bogatsze, a te północne są uboższe, ale za to mają większe aspiracje i roszczą sobie pretensje do, nie wiem, większej pracowitości, mądrości i jeszcze innych walorów, których się katolikom z południa odmawia. No, to trochę inaczej wygląda i innym językiem trzeba o tym mówić, proszę Państwa. Jeżeli sobie tak to spozycjonujemy, no to wyjdzie nam, że za Marcinem Lutrem stały pieniądze banków z Lubeki i Hamburga, tak, które upokorzone i wycofane sięgnęły po takie oto narzędzie, jakże sprytne. No musiały też wejść w sojusz z kimś, a ponieważ my nie wiemy dokładnie z kim, ponieważ nikt nam prawdy na ten temat nie powie, albowiem herezja Lutra jest najważniejszym i najbardziej zakłamanym wydarzeniem w historii nowożytnej, na którym ciągle ubija się dobre interesy, no więc musimy sobie stawiać jakieś hipotezy. Więc ja postawiłem, że za Fuggerem stoi rodzina Hohenzollern, tak? Bo zakon krzyżacki, któremu szefował Albrecht brat Georga, należał do Hanzy. Można z tym polemizować oczywiście, tak, ze wszystkim. Więc mamy taki rozkład sił, no i mamy wojnę chłopską, tak? Wieje wiatr wolności, powiedział rycerz stojący na czele chłopów, mając w ręku manifest napisany przez Kuśnierza. Wojna chłopska kończy się tragedią dla tych chłopów. Znaczy nie wiadomo tak naprawdę dla kogo, tak? Bo mamy tam chłopów, o których Fryderyk Engels pisze, uszykowani na sposób wojskowy. To jest bardzo dobry wytrych. Znaczy banda najemników, powiem wprost, tak? Zwerbowana nie wiadomo gdzie. Dwa oddziały na pewno przeszły Alpy, urwały się z frontu włoskiego, tak? Gdzie walczyły z Francuzami i rozpoczęły plądrowanie majątków szlacheckich w południowych Niemczech. Skrzętnie omijając dobra rodziny Hohenzollern, tak? Nie przekraczając granic tych posiadłości. Przeciwko temu została wystawiona armia, którą opłacił Jakub Fugger i przez 2 lata ta armia się z tą ruchawką chłopską uporała. Tak jak już powtarzałem, na czele jednej z grup, na czele czarnych kompanii, zawsze są jakieś czarne kompanie, może czarne kompanie, czarna sotnia, tylko Brytyjczycy mieli białe kompanie w XIV wieku we Włoszech, ale oni się muszą zawsze wyróżniać. Stał Florian Geyer, również rycerz, człowiek, który spędził cały rok przed wybuchem tego rzekomego powstania na dworze króla Anglii Henryka VIII. Możemy ująć te sprawy w takie ramy, że no, komuś się nie podobał wybór Karola V na cesarza, komuś się nie podobało połączenie Niemiec i Hiszpanii i próbował za pomocą tej wojny rozładować to swoje napięcie. Niestety trafił na lepszego gracza, bo trafił na Jakuba Fuggera, który, jak powiedziałem, głębokość i tajność jego operacji pozostają do dzisiaj zagadką. Teraz słowo o komunikacji, ponieważ słowo komunikacja jest najważniejsze. Musimy o tym zawsze pamiętać. Jak nie mamy pieniędzy, nic nam się nie chce, albo jesteśmy chorzy, słabi, mamy złamaną nogę. Jeżeli istnieje komunikacja i jest ruch informacji, zawsze możemy wygrać. Jakub Fugger też o tym wiedział. Mówią, że jako pierwszy zaczął drukować regularnie gazety. Były one oczywiście tajne, przewożone w transportach rudy czy innych towarów, które Jakub sprzedawał i kupował. I były tam informacje handlowe, czyli najistotniejsze. Były to dzisiejsze dodatki ekonomiczne, tak? Lokalne dodatki ekonomiczne do głównego grzbietu, który stanowił tylko i wyłącznie propagandę, tak jak dziś. Jakub miał swoich szpiegów wszędzie. Planował operacje polityczne. Jego najważniejsze operacje polityczne zostały zrealizowane już po jego śmierci, proszę Państwa. I to był
upadek Węgier, czyli wkroczenie armii tureckiej na Węgry zakończone śmiercią króla Ludwika II Jagiellończyka. No i w ogóle wyrzucenie, po pierwsze likwidacja dynastii węgierskiej, to jest pierwszy cel. Drugi cel, osłabienie dynastii jagiellońskiej. To drugie się odbywało za pomocą czynnych w Krakowie bankierów i przedsiębiorców, którzy szli na pasku Jakuba Fuggera. No a także dzięki mariażom z niemieckimi książętami córek domu Jagiellońskiego. No i zakończyło się to sukcesem, dlatego że roszczenia, proszę Państwa, Jagiellonów wobec tronu w Pradze i w Budzie zostały definitywnie odsunięte. Zostały odsunięte długo po śmierci Jakuba Fuggera, za czasów Zygmunta Augusta. Ale to są wszystko plany, które snuł Jakub Fugger w imieniu cesarza, a być może nawet i bez cesarza, bo trudno dzisiaj orzekać, co Karol V Habsburg rozumiał w ogóle z polityki europejskiej, kiedy wstąpił na tron. Kiedy abdykował, pewnie rozumiał już więcej. Natomiast możemy śmiało założyć, że wnuk chłopa Jakub Fugger rozumiał z tej polityki absolutnie wszystko. Po prostu wszystko. Więc jeszcze raz powtórzę. Powinno powstać specjalne seminarium zajmujące się tylko i wyłącznie studiami nad Jakubem Fuggerem, a takich książek powinno się ukazywać 5 rocznie. 5 rocznie. Rozmaitych krytycznych opracowań. Niestety my znajdujemy się, jeżeli by wziąć sobie tak całe uniwersum, zrobić, wyobrazić jako gazetę, tak, główny grzbiet i dodatki, to my jesteśmy gdzieś tam przy totolotku. Nie? Obok wyników lotto na ostatniej stronie i ciekawe, satyra w krótkich majteczkach. Taki był kiedyś, taka była jakaś rubryka w tygodniku Kobieta i Życie. Proszę Państwa, Jakub Fugger miał tego pecha, że no, Pan Bóg nierównomiernie obdarza wszystkich. Nie miał dzieci. Znaczy miał jedno dziecko z nieprawego łoża i to dziecko wiadomo było, że nie odziedziczy po nim całej fortuny i organizacji, którą stworzył. Więc wszystko przeszło na jego bratanków, konkretnie na Antona. Anton Fugger nie był jakimś niedojdą albo człowiekiem nierozumiejącym sytuacji, no natomiast daleko mu było do genialności i do intuicyjności jego stryja. To za czasów Antona Fuggera dokonały się te najważniejsze rzeczy, które sobie zaplanował Jakub za życia. On zmarł, proszę Państwa, w grudniu 1525 roku. W styczniu 1525 roku Francuzi przegrali bitwę pod Pawią, a Franciszek I, król Francji, dostał się do niewoli. W sierpniu 26, przepraszam, Franciszek, w styczniu 26 Franciszek dostał się do niewoli. W sierpniu 26 Turcy wkroczyli na Węgry. I to, proszę Państwa, są wszystko rzeczy, które powstały z inspiracji, z, jakby to powiedzieć, zostały uruchomione za życia Jakuba Fuggera. Dokonały się za życia jego bratanka Antona i jeżeli idzie o relacje z cesarzem, Anton Fugger prowadził je równie twardą ręką, co jego stryj. Jest taki obraz, już o nim mówiłem, dwóch ludzi w charakterystycznych renesansowych biretach, obok płonący kominek i jeden z nich wrzuca tam jakieś papiery, a tytuł tego obrazu: Anton Fugger pali skrypty dłużne cesarza Karola V, a obok siedzi smutny cesarz i patrzy na to wszystko łagodnym wzrokiem. Tak, proszę Państwa, wygląda prawdziwa historia i my musimy o tym mówić, a także musimy ją w ten sposób opisywać. I teraz przejdźmy do rzeczy najważniejszej, czyli do, z naszego punktu widzenia, czyli do upadku Węgier. Ja odłożę na chwilę, jeszcze ją potem pokażę, odłożę biografię Jakuba Fuggera, ponieważ i przypomnę nasz komiks, ponieważ my, proszę Państwa, wydawnictwo Klinika Języka, byliśmy absolutnym pionierem, jeżeli idzie o promocję tych treści na polskim rynku. Absolutnym pionierem. Napisałem dawno temu drugi tom baśni Jak Niedźwiedź.
gdzie cała ta historia, w skrócie oczywiście dużym, dlatego że no, ilość wydarzeń, postaci, ilość nagromadzonych wątków jest taka, że tak jak mówię, no, osobne seminarium powinno powstać, a nie jedna książeczka licząca sobie tam niecałe 300 stron. Na motywach tej książki, drugiego tomu baśni jak niedźwiedź, proszę Państwa, powstał komiks. Komiks w dwóch językach. Święte Królestwo po polsku i Sanctum Regnum po angielsku. Wybraliśmy tytuł łaciński, dlatego żeby nie używać zwrotu The Holy Kingdom, bo to jest po prostu Wielka Brytania dla Brytyjczyków, a my nie uprawiamy tego rodzaju kultów. Ja to powtórzę jeszcze raz. Nie uprawiamy tego rodzaju kultów. Uprawiamy inne. Tomek Bereźnicki, który rysował ten album, no, wzbił się tutaj na wyżyny, bo to jest, proszę Państwa, rzecz w kilku warstwach. Mamy przepiękne obrazki. Ja pokażę wersję angielską, bo już tylko ona została. Tego nie ma, a ja nie mam teraz budżetu na dodrukowanie, więc nie ma mowy, żeby istniała polska wersja. Powtórzę to wyraźnie. Mamy jeszcze wersję angielską, zrozumiałą dla wszystkich, którzy chcą przeczytać, bo to jest komiks i łatwo się czyta. Oprócz tej warstwy... tej warstwy narracyjnej, tak, którą wszyscy tutaj rozpoznają, tak, takiego prawdziwego komiksu, mamy jeszcze treści ukryte. Treści ukryte zarówno w obrazie, jak i treści ukryte tutaj w tekście. Chowają się tu przedziwne postaci, które można porównać do dzisiejszych bohaterów naszego życia politycznego, ponieważ upadek Węgier, dokonany umysłem i decyzjami Jakuba Fuggera, został tutaj przedstawiony, jak również w mojej książce, jako prywatyzacja, proszę Państwa, Królestwa Węgier. Prywatyzacja kopalni w Królestwie Węgier. Jak to Tomek narysował, za chwilę pokażę. Proszę Państwa, tutaj mamy prywatyzację Królestwa Węgier, dokonaną rękami Jakuba. Tu jest Jakub Fugger, a tu jest oczywiście okrągły stół. Ja będę to mówił wprost, dlatego że kiedy wydaliśmy ten komiks, kilka osób do nas podeszło i domagało się, żebyśmy jakąś instrukcję obsługi do tego komiksu wydali. Proszę Państwa, nie będziemy tak robić. Nie będziemy tłumaczyć dobrych żartów, bo one stracą, zwietrzeją, nie będą śmieszne. Więc nie będziemy opowiadać, co tu widać, każdy niech się domyśli. Na tym to polega. Ja rozumiem, że my nie mamy żadnego zaplecza, to znaczy nikt nas nie będzie wychwalał, ani nie będzie o tym komiksie pisał, a jak już napiszę, to tak, żeby nam się za dużo nie wydawało. No więc, proszę Państwa, ja jestem głęboko przekonany, że w porównaniu z innymi tego rodzaju albumami, które są na rynku, to jest absolutne mistrzostwo świata. Absolutne. Nie ma co do tego w ogóle żadnych wątpliwości. Więc mamy taką oto prywatyzację Królestwa Węgier. Oprócz tego, jak każdy komiks, również nasz, no, wiąże się z walorem, ma taki walor edukacyjny. I Tomek tutaj przedstawił kilka plansz takich, no właśnie, edukacyjnych. Tutaj mamy, proszę Państwa, jak wyglądał druk w XVI wieku. I tu jest śmierć, która drukuje statut najważniejszej spółki założonej przez Jakuba Fuggera, bo on tych spółek miał mnóstwo. Spółka nazywała się Ungarischer Handel, no i zajmowała się prywatyzacją węgierskich kopalń, a jej prezesem był Jan Turzo, rodem z Lewoczy, późniejszy burmistrz Krakowa. Warto o tym pamiętać. Tu jest napis Ungarischer Handel, a tu jest krakowska ulica. No i scenka rodzajowa, ponieważ są tu różne żarty też w tym komiksie. To jest komiks dla dorosłych. Dodam jeszcze, że dla takich, którzy nie przyjmują li tylko końskich dawek emocji, tak, ale też inne. Potrafią odróżnić jedne od drugich. Tu mamy kolejną planszę edukacyjną, czyli bicie pieniądza. Mamy mennicę i złote zygmuntowskie dukaty zamieniają się, proszę Państwa, w papierową dwuzłotówkę.
a temu wszystkiemu przygląda się Jelonek Rogacz wprost wzięty z jednej z grafik Albrechta Dürera. Jeszcze wrócę na chwilę do Jakuba, bo jego portret, proszę Państwa, jest wykonany ręką Albrechta Dürera, cesarskiego propagandysty, człowieka, który w swoich dziełach oddał ducha panowania i ducha polityki Maksymiliana I. I to jest coś niezwykłego. To jest coś naprawdę niezwykłego. To każdy zna Dürera, w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast tutaj mamy Jakuba w niezwykle skromnym takim... w skromnych okolicznościach. Jedyne, co go wyróżnia, to ta dziwna czapka przetykana złotem. Bardzo skromny człowiek, niezwykle stanowczy, na bardzo surowym portrecie. Portret był uważany za coś niezwykłego, ponoć, tak twierdzą znawcy. Ja to tylko powtarzam, jeżeli się mylę, to bardzo przepraszam. I ponoć wykonanie tego portretu przez Jakuba spotkało się z falą emocji, że jak on śmiał się w ten sposób sportretować. No jak widać, śmiał. Przez najważniejszego artystę epoki, czyli przez Albrechta Dürera. Wracajmy do naszego komiksu, bo... niebawem będzie kolejny komiks, który nie będzie kontynuacją, znaczy niebawem, mam nadzieję, że na jesieni, nie będzie kontynuacją tego i będzie jeszcze lepszy, a będzie dotyczył innego wydarzenia, które sprowokował Jakub Fugger i którego nie dożył, czyli spalenia Rzymu przez knechtów cesarskich w 1527. Ponieważ, jak wiadomo, komiks to jest pewien skrót, no i zabawa trochę... dostarczanie widzowi rozrywki, bo trudno powiedzieć zabawa z widzem, tak? Mamy tutaj wizytę poselstwa, które przybyło z Niemiec do sułtana tureckiego i zastanawialiśmy się z Tomkiem, jak pokazać aspiracje Sulejmana i aspiracje Turcji dotyczące Europy Środkowej i chrześcijaństwa w ogóle. I wymyśliłem, że trzeba zrobić tort w kształcie Bazyliki Świętego Piotra. Ona wtedy oczywiście tak nie wyglądała, bo takiego kształtu Bazylika Świętego Piotra nabrała dopiero w XVII wieku. No, ale tak jak mówię, komiks ma swoje prawa i kultura popularna ma swoje prawa. Więc w tamtych czasach Bazylika Świętego Piotra dopiero zaczynała być przebudowywana, dopiero właściwie była ruiną. A tutaj mamy tort w kształcie Bazyliki Świętego Piotra i sułtan Sulejman odrywa krzyż z kopuły i zjada go na oczach tego niemieckiego poselstwa. Takich metaforycznych scen jest tutaj bardzo wiele. Zastanawialiśmy się też... Jak to pokazać, że zbrodniczą obojętność Królestwa Polskiego, które było unieruchomione przez Jakuba, przez jego pieniądze, przez jego ludzi, a także unieruchomione przez ludzi rodziny Hohenzollern. Musimy pamiętać, że wybitny humanista Jost Ludwik Decius to nie dość, że szpieg cesarski, czyli tak naprawdę szpieg Fuggera, to jeszcze do tego człowiek, który ostro inwestował w kopalnię Hohenzollernów na Śląsku. Więc jak w tych okolicznościach, sam nie wiem, można mówić o złotym wieku, a ciągle się o tym mówi, prawda? Wiek złoty, czyli epoka ostatnich Jagiellonów. No to są, proszę Państwa, jakieś sprawy mocno podejrzane. Tak? Oczywiście ktoś powie, że dzisiaj nikogo to nie obchodzi, bo w ogóle dawno było, a i też język się zmienił, mówimy o czym innym. A my sobie możemy porozmawiać właśnie tak. Nikt nam nie zabroni. Więc jak pokazać zbrodniczą obojętność korony Królestwa Polskiego? No, Tomek wymyślił, że narysuje dzwon Zygmunta, tak, którym się szczycimy, a w środku będzie piekło. No i mamy dzwon Zygmunta, a w środku diabły. Tak jak powiedziałem, to nie jest standardowy komiks i nie jest to komiks dla ludzi, którzy oczekują łatwej rozrywki. No ale wersja polska już od 2 lat nie jest dostępna. Angielska wiadomo, że cieszy się mniejszym zainteresowaniem. Wkroczenie Turków na Węgry, uważny widz
i konsument kultury popularnej rozpozna od razu te ptaki i zauważy, że nie są to kruki, że to są mewy z filmu Hitchcocka zatytułowanego Ptaki, starego filmu, którzy starsi widzowie, miłośnicy kina pamiętają, a młodsi niech sobie może przypomną. Tej armii tureckiej, która wkracza na nizinę węgierską, nie towarzyszą kruki. Ponieważ Tomek bardzo lubi dołożyć tutaj jakieś takie bardzo mocno uwspółcześnione akcenty, no więc mamy tajną naradę na dworze króla Ludwika, gdzie na ścianie wisi Władysław Warneńczyk namalowany przez Matejkę, co oczywiście jest żartem. Mam nadzieję, że zrozumiałem przez większość czytelników. A tutaj złymi doradcami są Nałęcz z Kuźniarem. Jeśli ktoś ich nie rozpoznaje, to proszę bardzo, Nałęcz i Kuźniar doradzają źle. Natomiast kardynał Sapieha, który jest tutaj w roli biskupa Tomori, doradza dobrze. Mamy również ten akcent humanistyczny, czyli króla Zygmunta Starego, który się ekscytuje budową kaplicy grobowej. To jest też, proszę Państwa, niezwykłe, że tak nieprawdopodobna dynamika zdarzeń u początku XVI wieku, tak, kiedy mamy odkrycie Ameryki, kiedy mamy przerzut kapitału południowo-niemieckiego przez Atlantyk, kiedy mamy zmniejszenie roli banków hanseatyckich, wojnę we Włoszech, upadek Węgier, Turcy straszą całą Europę, a korona polska i jej władca, jej człowiek, który dźwiga tę odpowiedzialność za Polskę i Litwę, zajmuje się budowaniem kaplicy grobowej. To jest groza. To jest po prostu groza. To jest manifestacja schyłku. No ale my rozumiemy to inaczej, prawda? Inaczej o tym mówimy. I tutaj mamy, proszę Państwa, moment kulminacyjny, czyli bitwę pod Mohaczem, też symbolicznie przedstawioną, no bo komiks ma swoje prawa, jeszcze szczególnie tak syntetyczny. Bitwę pod Mohaczem, która rozegrała się w sierpniu 1526 roku i zakończyła się bardzo krótką bitwę, ledwie półtora godzinną, i zakończyła się całkowitą zagładą armii węgierskiej, a następnie wymordowaniem przez Turków następnego dnia wszystkich jeńców. Czyli była to, jak ja lubię sobie powiedzieć, pokazówka, bo nie chodziło o to, żeby wziąć okup za bogatych węgierskich rycerzy, tylko żeby ich wszystkich zabić i żeby nie było nikogo, kto mógłby obronić królestwo. Tak jak powiedziałem, na koniec mamy zapowiedź tego, co się stanie. Mamy Georga Hohenzollerna, który robi sobie selfie na tle swojego miasta, które założył. To miasto nazywa się Tarnowitz po niemiecku, a po polsku Tarnowskie Góry. Mamy Karola, cesarza Karola V, który w towarzystwie swojej kochanki popadł w zamyślenie, proszę Państwa. Cesarz bardzo lubił popadać w zamyślenie i rozmyślać na tematy ostateczne, czy istnieje Bóg i czy Pan Jezus rzeczywiście go zbawi. A na dole, proszę Państwa, papież Klemens w tej roli Gregory Peck. Tomasz tutaj narysował znanego bardzo dawniej przystojnego aktora Gregory Pecka w roli papieża Klemensa, który udziela komunii szwajcarskiej gwardii. Gwardii, która zostanie wymordowana na placu przed Bazyliką Świętego Piotra pod obeliskiem przez niemieckich knechtów w roku następnym. I jeszcze do tego mapka, która pokazuje sytuację polityczną w ówczesnej Europie i podział Węgier, który się dokonał w 14 lat po Mohaczu, bo po Mohaczu jeszcze wszystko się ważyło, ale 14 lat później po prostu Węgry zostały podzielone. Jakub Fugger, proszę Państwa, nasz dzisiejszy bohater, tych czasów nie dożył. Natomiast był architektem tego wszystkiego i odpowiadał za to osobiście. Jakie miał plany dalsze? Co by było, gdyby Pan Bóg pozwolił mu dalej egzystować i prowadzić pewną ręką ten swój biznes, nie wiemy. Prawdopodobnie w listach, które pisali do siebie biskup Tomicki i Krzycki, w listach, które gdzieś tam się pojawiają w jakichś publikacjach naukowych wydawanych w ilości śmiesznej, jest napisane wprost, że następna w kolejce do rozwalenia była Polska.
Tak? Następna w kolejce do rozwalenia była Polska. Jeszcze przypomnę, że Jakub Fugger finansował również wyprawy moskiewskie na Polskę. Także, że chciał doprowadzić do rozdrobnienia i podziału Europy Środkowej. No bo rozdrobnienie i podział Europy Środkowej no to jest całkowite podporządkowanie sile większej, w tym wypadku Niemcom. To rozdrobnienie i podział Europy Środkowej, proszę Państwa, to jest stały wątek polityki globalnej. O tym też musimy pamiętać. Jakub Fugger nie był pewnie pierwszym globalnym politykiem, bo ostatnio rozmawialiśmy sobie o starożytności i o mocarstwach oraz politykach czynnych przed narodzeniem Chrystusa. Natomiast był to pierwszy nowożytny bankier, który robił politykę globalną i robił ją skutecznie. Jakubowi Fuggerowi nigdy nic nie zagrażało. Nie wiem, jak on to robił, no w każdym razie wiedział, kogo obstawiać. Niezwykły człowiek i niezwykła biografia. Miejmy nadzieję, że takich biografii będzie więcej, a ja zachęcam Państwa do naszego komiksu, do czytania i kupowania naszego komiksu. On jest jeszcze zaopatrzony w płytę, ponieważ autor rysunków, czyli Tomasz Bereziński, jest jeszcze muzykiem. Mamy długo gorającą płytę, składającą się z takiego z utworów, jakby to powiedzieć, w duchu progresywnego rocka utrzymanych. Ja nie wiem, co to znaczy, więc nawet nie będę się tutaj przed Państwem usiłował z tego tłumaczyć, bo ja nie słucham żadnej prawie muzyki, z wyjątkiem niemieckich marszów, jak mam zły humor. A tutaj mamy progresywny rock, 45 minut muzyki nagranej i stworzonej przez Tomka Bereźnickiego. Cena albumu jest obniżona do 30 zł, kosztował 60, wyprzedaliśmy polski nakład po tej cenie, to też jest osiągnięcie. A dzisiaj Sanctum Regnum, opowieść o tym, jak Jakub Fugger i jego ludzie zniszczyli Królestwo Węgier, jest dostępna w naszym sklepie w cenie 30 zł. W języku angielskim. W języku angielskim, powtarzam, język angielski. Co jeszcze trzeba by było rzec? No może o tym górnictwie, tak? Że główne inwestycje Jakuba to było górnictwo. Z naszego punktu widzenia no, najważniejsze były te kopalnie na Słowacji dzisiejszej, czyli kopalnie górnych Węgier, ale on kontrolował też kopalnie południowo-niemieckie. Dzierżawił je bezwzględnie, łamał opór ludzi, którzy broniąc swoich dóbr, na przykład tej szlachty, która broniąc swoich dóbr, nie chciała wpuścić górników, tak, na swój teren. No wiadomo, że wszystko jest czyjeś. Tak? No i jeżeli ktoś miał odkrywkę na swojej ziemi, a nie chciał tam widzieć ekip ryjących pod ziemią, no to stawiał opór. Jakub miał sposoby, jak ten opór łamać. Miejmy nadzieję, proszę Państwa, że to dopiero pierwszy krok i biografia Jakuba zostanie przez kogoś powtórzona, może uzupełniona, może napisana z polskiego punktu widzenia. Ja bym sobie bardzo tego życzył. No, na razie nie widać takich autorów, którzy byliby chętni do tej pracy i zrobiliby to po prostu po akademicku, bo to, proszę Państwa, wszystko polega na tym, żeby skłonić autorów akademickich, którzy posiadają warsztat, do tego, żeby oni porzucili tę swoją płytką polityczną narrację, którą uprawiają, badając historię, albo wręcz rozrywkową narrację, tak? Czyli żeby się przestali licytować, kto pamięta więcej szczegółów z uzbrojenia husarza i kto pamięta więcej, jakby to powiedzieć, wartości wagowych dotyczących kul armatnich, tak w XVI i XVII wieku, a zajęli się rzeczami poważnymi, czyli takimi postaciami jak Jakub Fugger i jego otoczenie. Powinniśmy się o to wszyscy modlić. Mam nadzieję, że ten moment niedługo nastąpi i oni oprzytomnieją. Dziękuję Państwu bardzo. Gabriel Maciejewski, mówiłem ze sklepu Fotomag. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu nas nie będzie, bo jest majówka, ale za 2 tygodnie się spotkamy i pewnie coś nagramy. A zbliża się do nas, nie wiem jak prędko, książka Jan Amos Komeński, Przyczyny upadku dziejowego Rzeczpospolitej, autorstwa Jędrzeja Giertycha, wznowiona po wielu latach w Polsce przez nowe wydawnictwo Pardwa. Mam nadzieję, że ta książka dotrze do mnie tuż po majówce i ja będę mógł o niej opowiedzieć tutaj.
No a jeżeli nie, to trochę później o niej opowiem. Ale książka jest znana i myślę, że nie trzeba, wielu z Państwa ją widziało, a może nawet ma, chociaż jest to druk bardzo rzadki, że zostanie ona dobrze rozpoznana przez naszych czytelników. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.